dobry Państwu. Witam w kolejnym naszym infrastudio, które jak zwykle nagrywamy w Gliwickiej Arenie. Dzisiejszy nasz gość zaczynał niemal ćwierć wieku temu. Najpierw jako programista, handlowiec, a potem dyrektor krakowskiej spółki Robobat, gdzie rozwijał słynny program Robot. Był to jeden z pierwszych na świecie powszechnie dostępnych programów MES przeznaczonych dla budownictwa. Natomiast od kilku lat promuje on metodykę BIM, a jego firma BIMMind zrealizowała wiele udanych wdrożeń. Oprócz tego jest prezesem Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM oraz współautorem tak bardzo pożądanego w naszym kraju dokumentu, jakim jest bimstandard.pl. Ma też na koncie jedną z najlepiej sprzedających się w tej chwili książek, polskich książek poświęconej tematyce BIM. Poznajmy Dariusza Kaźnię. Cześć. Cześć, Dariusz. Marku, cześć, witam. Darku, jesteś jednym z nielicznych inżynierów, jakich znam, którzy w szufladzie posiadają dyplomy ukończenia dwóch kierunków studiów, budowlanego i informatycznego. Wiem, że dzisiaj to właściwie nikogo nie dziwi, ale 30 lat temu to musiała być spora niespodzianka dla twoich przyjaciół, znajomych. Co to właściwie było? Pasja, potrzeba, próba wykazania się? To był taki pomysł, który miałem nie tylko ja, jeszcze dwóch moich kolegów. Wynikał z tego, że po trzecim roku studiów na budownictwie na Politechnice Krakowskiej wyjechałem na wakacje do pracy do Niemieckiej Republiki Federalnej. Pracowałem fizycznie oczywiście, jak to w tamtych czasach było, i za zarobione pieniądze kupiłem swój pierwszy komputer. To był Commodore SX64, który służył przede wszystkim do gier, ale okazało się, że w akademiku bardzo skutecznie zaczęliśmy go wykorzystywać razem z moimi kolegami do realizacji różnych projektów, obliczeń realizowanych w naszych projektach na studiach. W efekcie mój dyplom, moją pracę dyplomową napisałem wspólnie z moim przyjacielem Zbyszkiem Łomnickim właśnie na tym komputerze. To był program do obliczania, mesowski program do obliczania hiperboloidalnych chłodni kominowych. Co może się wydawać teraz kompletną abstrakcją, program pracował na komputerze, który miał 64 kilobajty, kilobajty pamięci. Nie miał twardego dysku ten komputer. Jako twardy dysk wykorzystywaliśmy stację dysków, której pojemność była 360 kilobajtów. Nie zmieściłoby się nawet jedno zdjęcie dzisiaj. Dokładnie tak. Program, prawda jest taka, że program po uruchomieniu i pojedynczą sekwencję obliczeniową wykonywał około 20 dni i nocy, 20 dób, a wtedy bardzo często wyłączano prąd w akademikach, no i musieliśmy ten problem też również rozwiązać. Wiesz, ja byłem po tej z drugiej stronie barykady, bo ja kupiłem sobie Atari, co prawda nie za pracę w Niemczech. To ale... konkurencja była. No, ostra konkurencja. Ja akurat malowałem na chłodnie kominowe na linach. Czyli właściwie nie było wyjścia, trzeba było zostać informatykiem. No tak, no stąd już był tylko krok do podjęcia decyzji o podjęciu drugich studiów. Studiów na AGH, studiów informatycznych. Natomiast między tymi studiami jeszcze pracowałem jako asystent projektanta, no i zaliczyłem rok wojska. Mhm. Jak w ówczesnych czasach większość z nas zaliczała. A potem już był Robobat i naprawdę wyjątkowe twoje zaangażowanie w tworzenie programu Robot. Sam byłem jednym z pierwszych użytkowników. Powiedz coś więcej o tych takich naprawdę romantycznych czasach programowania, pierwszych systemach CAD, MES. No tak, Robobat i jego sztandarowy produkt, czyli Robot, to było dziecko Andrzeja Niżnika, również studenta Politechniki Krakowskiej, który tak się zdarzyło, że stan wojenny zastał go poza granicami Polski, no i został za granicą, osiadł we Francji i tam sam zaczął pisać na początku tego robota, a potem otworzył oddział firmy, dodatkową firmę w Polsce, w Krakowie, która w całości przejęła produkcję oprogramowania Robot. No, czasy były fenomenalne. To były takie czasy bardzo romantyczne. Pracowaliśmy nie patrząc na zegarek. Bardzo często, na przykład przychodząc rano do pracy, spotykałem na śpiącego kolegę, który spał w kuchni na takiej wersalce, która tam była, ponieważ zasiedział się przy komputerze. W nocy nie chciało mu się już nocnymi autobusami wracać do domu, w związku z tym przenocował, od rana zaczynał pracować od nowa. Tak. No i co? I właściwie przygoda skończyła się razem z przejęciem Robobatu przez Autodesk. Nie żałowałeś tej decyzji? No, wiadomo, że Robobata starego mi jest żal, bo taka firma, no, chyba nawet na obecne czasy była czymś unikalnym. To było takie połączenie startupu z bardzo rozwiniętą firmą. Natomiast decyzję podjął Andrzej. Andrzej sprzedał firmę Autodeskowi, natomiast, no, my zostaliśmy, część firmy została przejęta przez Autodesk, część pozostała jako firma handlująca.
nadal sprzedawaliśmy robota, natomiast no, już nie mieliśmy wpływu na jego rozwój. To znaczy nasz feedback nie był tak istotny jak wtedy, kiedy robot był produktem de facto robobatu. Tak, tak. To jak w takim razie zaradziłeś się BIM-em, metodyką BIM? Bo to chyba musiało już nastąpić w czasach robobatu. Oczywiście, że tak, dlatego że niewiele osób pamięta, że robobat to nie był tylko robot. Tak. Oprócz robota standardowego produktu mieliśmy dwa systemy rysujące oparte na platformie AutoCAD-a. To był system do rysowania konstrukcji stalowych, żelbetowych. Całe stado małych programów obliczeniowych, które różne rzeczy liczyły i unikalny, ja cały czas uważam, że to na obecne czasy nawet jest unikalny system, tak zwany ESOP, który był zbudowany na platformie Excela, arkusza kalkulacyjnego, gdzie inżynier pracował na kolejnych arkuszach, tak jakby na kartkach papieru, wypełniał te kartki papieru, część procedur wykonywała się w tle, część danych była zasysana z innych programów, tworzyła się dokumentacja projektowa taka online. Gotowa praktycznie do wydruku. Dokładnie tak, no i teraz te programy były wszystkie ze sobą połączone, ciągnęły od siebie dane, wymieniały się danymi. To coś przypomina, prawda? To jest po prostu BIM. Tak jest, tak jest. To w takim razie, co powiedz mi, Darku, co było pierwsze? ECC BIM czy BIM Mind? Po odejściu z robobata kilka miesięcy takiego resetu umysłu i potem pojawił się BIM Mind. BIM Mind to był taki mój pomysł, gdzie chciałem wykorzystać swoją wiedzę zdobytą przez te lata, swoje kontakty, to co wiedziałem o produktach, o rynku, na skuteczne wdrożenie BIM-u, ale po drugiej stronie, tak, od strony zamawiającego, ponieważ całe lata pracowałem z biurami projektowymi, z firmami wykonawczymi i wiedziałem, że dużym problemem jest to, że zamawiający nie czuje wartości projektu. Mhm. Szuka się jak najtańszych projektów, płaci się za dokumentację, a nie za myśl projektową, a BIM był idealnym narzędziem dla zamawiającego, żeby pokazać mu wartość, żeby był w stanie zweryfikować tą wartość. W związku z tym pomysł był taki, idziemy do zamawiającego z BIM-em. Natomiast ECC BIM. ECC BIM od czasu do czasu, jak sobie zauważam w różnych środowiskach, budzi pewne emocje wśród ludzi związanych z BIM-em. Z czego to może wynikać, twoim zdaniem? A może powiem, skąd się wziął w ogóle ECC BIM. No ECC BIM to był pomysł znowu garstki ludzi, która praktykowała BIM i stwierdziła, że właśnie chcieliby zaimplementować ten BIM w Polsce w sposób taki niezwiązany z żadnym producentem, w sposób taki neutralny rynkowo. I akurat to był czas, kiedy ja zrezygnowałem z robobata, zaproponowali mi poprowadzenie przez chwilę tej organizacji. No ta chwila już trwa kilka lat, działamy razem. Natomiast ECC BIM wzbudza wiele emocji cały czas i ja czasami nie rozumiem, skąd te emocje się biorą. Być może część osób, firm, która nie jest zainteresowana zmianami w budownictwie, a więc tą cyfryzacją, traktuje nas jako zagrożenie. Dla części z kolei firm, dla części ludzi jesteśmy też takim trochę walczącą, firmą walczącą z szamaństwem BIM-owym, dlatego że my edukujemy rynek, w związku z tym zmuszamy wszystkich do dużo większego wysiłku w stosowaniu BIM-u, żeby ten BIM był prawdziwym BIM-em, a nie pseudobimem. To wymień może takie najważniejsze swoje osiągnięcia, ale tak w punktach, najważniejsze swoje osiągnięcia związane z BIM. Książka, o której mówiłeś, no tak, na pewno, której jestem współautorem. Nagrodzona, stosowana jako podręcznik. Na pewno zaproszenie przez organizatorów do projektu BIMstandard.pl i uczestniczenie w projekcie z BIMstandard.pl. Jestem współautorem tego dokumentu. Na pewno projekt Zator, czyli coś, co realizujemy wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Fenomenalne doświadczenie, ale oprócz tego projektu było wiele innych projektów wdrożeniowych, gdzie pojawiał się BIM, chociażby w Krakowie Małopolskie Centrum Nauki, Centrum Muzyki. Wspólnie z panem doktorem Magierą z Politechniki Krakowskiej, pod jego kierunkiem tak naprawdę, został przygotowany pierwszy program studiów podyplomowych BIM ukierunkowanych na zarządzanie i te studia uruchomiliśmy z powodzeniem na kilku uczelniach. To już jest kilka edycji, to już jest chyba ponad 200-300 absolwentów tych studiów podyplomowych właśnie BIM-owych. No, czyli widać, że jednak edukacja jest najważniejszym tym twoim kierunkiem działań, edukacja BIM. I ja jakoś tak nie dostrzegam tutaj wyraźnego powiązania z jakimś jednym dostawcą oprogramowania czy technologii. Znaczy, my utrzymujemy fundację z wiedzy naszych ekspertów. Nie współpracujemy z żadną firmą komercyjną, nie sprzedajemy niczego, niczyjego oprogramowania, nikt nas nie dofinansowywuje. Dlatego muszę powiedzieć, byłem kiedyś zaskoczony, jak dwa czy trzy lata temu wpadła mi w ręce taka prezentacja przygotowana przez jednego z działaczy, jednej z organizacji zawodowych, której próbował udowodnić, że ja czy ECC BIM wspieramy naszym działaniem przede wszystkim jednego vendora, nie wymieniając go. Mhm. Co jest kompletnie nieprawdą, dlatego że my pracujemy na rzecz BIM-u, a nie na rzecz vendorów. To, że narzędzia są potrzebne w BIM-ie, są.
Ale jakiego producenta są te narzędzia, czy zamawiający, czy wdrażający BIM kupuje takie czy inne, to nie ma kompletnie znaczenia oczywiście, dla nas. Oczywiście. To wróćmy jeszcze w takim razie do tego pierwszego projektu pilotażowego w Generalnej Dyrekcji, czyli projektu Zator. Jak oceniasz zaangażowanie tej instytucji w tworzenie podstaw BIM w infrastrukturze? Fenomenalne doświadczenie. Trafiliśmy na zespół w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarówno w oddziale krakowskim, jak i w centrali warszawskiej, na zespół ludzi bardzo zaangażowanych, którzy bardzo chcieli zrobić ten BIM, zrobić go efektywnie, tak, skutecznie. W związku z tym pracowało się z nimi fenomenalnie, natomiast wydaje mi się, że to jest temat, który no, wymagałby trochę szerszego rozwinięcia i myślę, że warto by było po prostu spotkać się znowu tutaj u ciebie w studio, ale również z przedstawicielami Generalnej i porozmawiać na ten temat. Ja pozdrawiam z tego miejsca cały zespół Generalny, który z nami współpracował, było genialnie. Masz rację. Wydaje mi się, że rzeczywiście powinniśmy tu zrobić osobne spotkanie poświęcone temu projektowi. Ja obserwowałem go od wewnątrz, bo w pierwszym podejściu były też pewne obiekty mostowe, aczkolwiek nie było aż tak dużo, w związku z tym moje zaangażowanie było nieco mniejsze. To w takim razie jeszcze BIMstandard.pl, parę słów. No to znowu, niewiele opowiem, skąd się wziął. To musiałbyś spytać znowu, sugeruję zaproszenie tutaj do studia właśnie. Prezesa Jana Stylińskiego, prezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, czy pana Wiktora Piwkowskiego z PZITB, którzy byli tak naprawdę takimi sprawcami tego projektu, byli bardzo mocno wspierani przez prezesa SARP-u, czyli pana Bogdana Lisowskiego. No i to z nimi powinniśmy porozmawiać. Dobrze, na ten temat. Dobrze, świetny pomysł. Dzięki w ogóle za te pomysły na kolejne programy. Tylko no, mam nadzieję, że będziesz nas tym wszystkim wspierał dalej i nie jest to twoja ostatnia wizyta w naszym studiu. Jak mnie zaprosisz, to zawsze przyjadę. Z Krakowa nie jest daleko. Darku, dwa lata temu otwieraliśmy wspólnie drugie wydanie InfraBIM w Krakowie. W maju mieliśmy zrobić to samo tu w tym budynku, ale ze znacznie większym rozmachem. Niestety pandemia zmusiła nas do przeniesienia wszystko na październik. Wiem, że będziesz współprowadził BIM Hyde Park, który jest przygotowywany wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych. Czy możesz zdradzić nam kilka szczegółów tego wydarzenia? No tak, InfraBIMu tego wiosennego szkoda. Program był fenomenalny, miało być super wydarzenie, natomiast koronawirus nam trochę posprzątał. No i znowu, trochę się wymigam od odpowiedzi, dlatego że ponieważ w ogóle idea Hyde Parku BIM-owego jest ideą, która się narodziła w Urzędzie Zamówień Publicznych. Oni przeprowadzili po raz pierwszy samodzielnie ten Hyde Park i zadeklarowali, że wspólnie zrobimy Hyde Park również w ramach InfraBIM-u. W związku z tym nie chciałbym za dużo na ten temat rozmawiać. Być może będzie okazja porozmawiać również z ludźmi z Urzędu Zamówień Publicznych. Ja natomiast muszę powiedzieć, że faktycznie pan prezes Nowak z Urzędu Zamówień Publicznych deklarował wielokrotnie, że będą wspierali maksymalnie BIM i cyfryzację budownictwa i to robią. To czasami się wydaje, że to idzie powoli. No, administracja mielą te koła dość wolno, ale to jest dość skuteczne. Natomiast patrząc na to, co było planowane na tym InfraBIM-ie naszym wiosennym, można się spodziewać po pierwsze panelu, w którym urzędy będące odpowiednikami Urzędu Zamówień Publicznych z krajów Grupy Wyszehradzkiej podzielą się z nami swoim doświadczeniem, jak to u nich ten BIM wygląda od strony zamówień publicznych. Był plan taki, że porozmawiamy o standaryzacji jako czymś, co jest bardzo, 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 bardzo ważnym i porozmawiamy o konkurencyjności, o tym, żeby BIM nie naruszał zasad konkurencyjności, które są jak gdyby kluczowe w stosowaniu prawa zamówień publicznych. Darku, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Spotykamy się więc w październiku. Otwieramy kolejny InfraBIM. Mam nadzieję, że mimo przeciwności losu uda nam się ożywić ten olbrzymi obiekt tutaj. A państwu dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne edycje naszego InfraStudio.